Siemanko ludziska z tej strony Agropolskie, akcja Kurnik. Zaczęliśmy o 8.12, jest 10.12, 2 godziny, 1 połowa, wszystko naraz. Jest normalnie mleko, a zimno. W kabinie mam jakieś 0 stopni. A na dworze też jest coś koło zera. Przede mną Proxima, ja w 16, a jeszcze gdzieś za mną 30 z turem. Jedziemy na pole, a później rozwożenie. Proxima z rozrzutnikiem, 16 z pługiem i 30 ładować. Prawie jak zawsze. Nie wiem, czy chcecie znowu oglądać obornik, czy nie. Pewnie już was to nudzi, bo obornik jest co chwilę. No ale jak to przy krowach albo przy świniach, u Krzysia na przykład też co chwilę obornik jest wywożenie. Ostatnio też Krzysiu nagrywał kurnik. Akurat dzisiaj sobota, więc też jechałem do kurnika. O, spadło coś. O, jakie dziury. Tak samo przy świniach, no co chwila obornik. Gnojowica też jest często. Nawet lepiej by było, jakby były chlewnie na rusztach. Mniej pracy, gnojowica by była więcej, by było jej do wożenia. Wtedy jest Proxima z beczkowozem nowym. Może nagram dla was film. A 16 wtedy orze. Tak mija jakoś. Koniec listopada, to trzeba jeszcze rozwieść, później już nie można. Kto wie, to ten wie. Kto nie wie, to mówię. Patrzcie, jak biało. Masakra. Co wam jeszcze powiedzieć? Chcielibyście, nie wiem, vlogi też ode mnie, czy na przykład filmy z muzyką, z innymi maszynami, bo na przykład, no wiadomo, już się powtarzają filmy, no bo nie ma co nagrywać, tak jakby bym musiał jechać do innego gospodarza, porozmawiać, zapytać, czy można. Wtedy bym wam coś zmontował. Tak to nawet niekiedy nie ma czasu nagrywać. Przerwa techniczna. Niby światła mi nie świeciły w drugiej przyczepie, ale pomyłka. Cóż, ruszamy dalej. O, idzie jak strzała. ...160 koni, to jest coś. Szkoda, że przyczepy nie są większe. Wtedy by można było
bardziej poszaleć, pobawić się. O, to jest coś. Te turbo i chmura dymu. No to ja kończę, bo wjeżdżam na ulicę, a to jest trochę nieprzepisowo z telefonem, więc do zobaczenia. Już na polnej drodze. Nie odstawiam Proximy w ogóle, chociaż ma skrzynię 40. 16 też dosyć szybko jeździ, chociaż niekiedy by się przydało nawet 50 na godzinę, ale no cóż, polskie prawo nie daje. Chyba że sprowadzi się z zagranicy jakiegoś John Deere'a, Fenda, JCB albo coś takiego, to wtedy ma tą skrzynię albo i nawet szybszą. O, poszedł. Nie ma, nie ma. No cóż, to może zobaczę się z wami już w Proximie. Nie wiem, co jeszcze wam tutaj pokazywać. Piękny dźwięk, po prostu. Tylko że jak mówię, to nie słyszycie. A tu zetorek ładny, przydałby się, nie pogardziłbym. Trzeba uważać. Między dołami, płotami. A najgorzej tu się kombajnem przejeżdża. W tym roku przez te krzaki skrzywiliśmy drabinkę w Bizonie. Ale na szczęście dało się to wyprostować. O. Były różne sytuacje przez niwa. Na przykład nietypowa, bizon wpadł w norę od bobra i powiesił się na skrzyni i odpiął mu się header. Musieliśmy zrównoważyć to, bo tylko jedna strona się zapadła. Jedynką spowodowaliśmy to, że bizon zakopał się z obu stron, a później Proximą ledwo co go wyciągnęliśmy. Header musieliśmy odciągnąć na bok i później podczepić, no jechać dalej. Ale strach był później przy gruberowaniu, bo to było zaraz przy rzece. To wiecie, jakby nie drzewa, to bizon mógłby być, może nauczyłby się pływać. A to by nie było zbyt ciekawe. Ładne klimaty z rana. Chciałem jechać dla was nagrać akcję buraki, ale niestety kiedy kopali, no byłem w szkole i nie za bardzo mogłem się urwać. A wywóz odbył się też błyskawicznie i dopiero dowiedziałem się po wywozie buraków. No szkoda. Pierwszy raz bym w sumie był na wykopkach. Tak w sumie ciekawe nawet to jest. Bo co?
przy świniach to tylko są zboża, nie? A jednak buraki czy tam kukurydza na ziarno to też by było dosyć ciekawe. U nas jeden w okolicy właśnie dla świń kukurydzę na ziarno kosi i później ślutuje na mokro, kisi w rękawie. Ponoć dobre to jest, nie wiem, tutaj na tym gospodarstwie bez kukurydzy się odbywa, z soją lub grochem. To następne pole i będziemy wyładowywać, kiprować. Wow, mokro. Tu są dobre pola, żyzne. To do zobaczenia w Proximie. Jednak nastąpiła zmiana planów. 16 jest przy rozrzutniku, a Proxima ładuje i orze. O. Jakoś upływa robota. Na pewno szybciej ładowanie idzie jak 30. No, orka trochę wolniej jak 16. Ale wydajność jednak jest. Nie ma tragedii. Wygoda też się liczy dla operatora. Jedziemy. Dwójeczce sobie jeżdżę. No to jest cały kawałek dzisiaj trzeba zrobić. Jak chcecie film z tej akcji, napiszcie w komentarzach. No ja się z wami żegnam. No to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Narka.